Show no mercy! Kill them all! Set your face against the enemy. Wherever courage is admired, our name is. Oh. To się spierdala od razu. Nie zdążymy go złapać. The enemy are badly bloodied. They have lost half their men. Our men are winning the battle. Behold how our cowardly foe runs. It's time to press the attack.
All of Christendom will be awed by the victory we have won. Yet, such is the fate of all who oppose us. This is a brilliant. We would see you dead, heathen. Cześć, ze strony Agat119, witam was w kolejnym filmie z mojej strony na kanale z Medievala 2 Total War Modyfikacji z SHIP. Ostatnio skończyliśmy w tym miejscu, ja właśnie skończyłem bitwę z tym panem, on mi spierdolił, jedyny uciekł z bitwy. Dlaczego jedyny uciekł z bitwy? Ustawił się na krańcu mapy, chuj jebany, i nie chciał uciec, nie? Znaczy nie chciał walczyć, zacznijmy od tego. A to mamy drugą bitwę z książem jakimś, on może mieć więcej ludzi, więc weźmy tu całą ciężką kawalerię naszą i ogólnie kawalerię. Weźmiemy jeszcze piechotę z włóczniami, żeby wspomagała cokolwiek tutaj. 65 chłopa masz, o ja pierdolę. No ja mam 206, ja mam piechotę. No kawaleria może się mieć problem z nim. Dobra, rozpocznijmy tą bitwę. To są małe bitwy, ale bardzo ważne bitwy. Jeżeli to jest książę i książę umrze, no to wiadomo, nie? Mogłem go pokonać w kwestii poprzedniego filmu, ale... Z tego... No ogólnie on popadł jeszcze raz większą manianę jak teraz. Dobra, rozpocznijmy to od razu instant do przodu. Jesteś znowu na krańcu mapy i widać jak bardzo na krańcu mapy. I widać jakie to są kurwa siły duże, jak to by się wirało w moją piechotę, to by dużo tego nie było zbierać z mojej piechoty. Więc przyspieszmy czas do szósteczki. Kawalerię weźmiemy, rozdzielimy ją mniej więcej. Idźcie tam, piechota tu, wy tutaj, wy pojedźcie tutaj. Problem jest taki, że ich jest więcej, znaczy razem tych jest tyle samo co tych, więc tutaj to radzi trochę, ale nie radzi to, że oni są po prostu jednostką generalską, nie? Dobra, to robimy tak, szarża, szarża i szarża. Gonić go. Kurwa, zjebałem za szybko. Ilu ich to zostało? 20. No i ucieknie. On może uciec przez mapę. I to właśnie robi. Więc to są takie bitwy, których no jesteśmy zwycięzcy, ale nie za bardzo. Najłatwiej byłoby go złapać gdzieś z dużą armią i wtedy go zabić. Niestety, no... 26 ludzi straciłem. Znaczy, no, z wszystkich oddziałów kawalerii plus piechotę, no to tam można sobie zrozumieć. No, ale za to wiecie, on ma mniej... Znaczy, gorsze jest to, że jego gwardia przyboczna się uzupełni, nie? Widzę, że on uciekł tutaj, albo do Walencji, Tylko, że Walencja, o kurwa, w Murcji pełna armia. Walencja z tej praktycznie pusta. No tak, wy jesteśmy w stanie wojny z wami. My się cofnęliśmy stąd. A skąd ja cię wziąłem? A, z Bordeaux. To idź do Toulouse. To idź do niego. W takim razie, czy ja mogę was przetrenować? Mogę, ale nie teraz. Okej, mamy 17 tysięcy, a się rzeczy nie budują. Więc zacznijmy budować. Panże, tu jest port Panże, nie? Aquitania. Aquitania, Aquitania, nie. Anżu nie ma portu. Co? Drogi zróbcie. Przydadzą się, to jest środek naszego państwa tak naprawdę. Tej części. Zaragozie, zróbmy coś taniego. Taniego i dobrego. Jakiegoś backhouse'a, coś w tym stylu. Albo taką
Studnie. Wybudujmy. Całe 2 miesiące będziemy studnie budować. No w sumie tak, w tamtych czasach by to było możliwe, żeby budować 2 miesiące studnie. I jakiś bakehouse, studnia, coś tego jest. Burdel zróbcie, o. Proszę bardzo. Połowa dostała chorób wenerycznych. Port w Paryżu? Na co to komu? Piekarnia w Paryżu. Takie mamy powinny tego. Na co komu tego? Port. Piekarnia. Ty, co tu się dzieją? Gdzie ja jestem? Winchester. A, bo to była ten. Dobra, już wiem co to było. To był ten kurwa eventowy chuj, co tu przyszedł i mnie atakował. Edynburg. Więzienie można zrobić, ciekawe. Ogólnie to mam strasznie ochrypnięty jestem. Dlaczego to nie wiem? Pewnie dlatego, że Dreria. Dreria i tak dalej. Tutaj zróbcie Somila i wszędzie coś się buduje. Tutaj oblegamy to. Teraz tak, tu się miała być bitwa z wami. Ja będę musiał bardzo szybko skrócić dystans. Co tu mam? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć oddziałów kawalerii, a bardzo małych oddziałów kawalerii. Masz jeden, dwa oddziały, pewnie dwa pełne oddziały. Dobrze wyszły, dobrze uzbrojone. Nie mamy tu najemników żadnych. Kawaleria też nie dojdzie, piechota by doszła, a nie chcę zostawić tej pustej... Pustego tego. Tych mógłbym przerzucić teraz do Cannes, bo ich mogę w Londynie werbować, prawda? Mogłem. W Nottingham mogłem. Pewnie, w Nottingham teraz mogę ich werbować. Tych mogę przerzucić na południe, nie mogę przerzucić na południe, bo nie zdążą w jedną turę. Ale tych mogę do Brugi. I was przerzucę do Brugi, w końcu będziecie mieli ładny, piękny, nowy oddział. Albo do Paryża. To mi jedna tura będzie, jeśli nie dwie. Tu jest mój dowódca. Myśliśmy na Dijon. Na chuj mi wy. Odeślij ich. Przyślij mi w takim razie. Cofniemy się, przyślij mi piechotę. To mi się bardziej przyda. Niżli malutki oddział kawalerii. Tak samo wy. Jakiś oddział kawalerii tu mamy? Lekki. Dodajcie mi piechotę do walki z Warcią. Zdrodzieje włóczni. Dajcie jeszcze jeden do włóczników. Przeszkolony. I to jest armia taka godna tutaj. Teraz pytanie, których Francuza tokiem na Dijon byśmy szli? To jest gorsza armia. Dawno z Francuzami się nie byliśmy. Więc idziemy na południe. A i teraz tak, co tu jest? Rebusza tak dalej, powinno w tej turze atakować w sumie. Swordsman. Co tu mam? Chuja mam. Może się uda zerwować łuczników. Balisty mam. Na pewno ustawimy jakieś w takim sensownym punkcie. Strzelamy. Aha! A więc to tak, kurwa. Czyli nie zaatakuję ich w tej turze. Dobrze wiedzieć. To battle it is then, sire. To war then, sire. To battle it is then, sire. To war then. We would see you dead, heathen. Okej, teraz tutaj też to oblegamy. 7 tur oblegania, dobra. Powinna zaatakować, zanim w ogóle skończymy tu oblegać. Bo oni są potężną tutaj siłą. Gdzie potężną to w cudzysłowie powiedziane, bo mam dużo sergeant spearmenów. Jedyne co się boję to tych kawalerzystów. W sumie tylko tych kawalerzystów. Takich cięższych oddziałów. Najdziej swordsmeni są tacy. W miarę jeszcze. Bo to imituje jakby to była faktycznie tutaj królestwo, a nie jacyś buntownicy. Tych mógłbym pokonać w sumie. Tymi. Dwa oddziały łuczników. A dobra, szybkie, szybki wpierdol i do domu, zaczynamy. Znaczy,
Ja lubię takie mniejsze bitewki, będę to nagrywał. Znaczy mógłbym stwierdzać, że nie nagrywamy tego, ja to wycinam. Bo sobie marnujecie na to czas, tak samo jak ja marnuję na to czas. Ale jednak to jest jeden z tych gameplay, który cały chcę pokazać. Nie mógłbym jednocześnie się to wyciąć, ale po co? I teraz biegną, więc zróbcie sobie luźną formację i... Czemu masz... Aha, bo to jesteś ty, dobra. Widzicie, czemu masz 48 chłopa. Dużo lasów, więc to mi bardzo pomaga. Obieć z tej strony to. A wy się rozszerzcie w ten sposób. Jesteście wy jesteście z tej strony. Wy zaatakujecie pierwszy oddział. A wy biegniecie tutaj. Kawaleria przebiegła. Chyba przebiegła już. Tutaj. Wyspieszamy do szóstki, kurwa. Don't go many, no właśnie. Do szarży na tych, to jest generał. Our men are winning the battle. If we continue like this, we will smash the enemy. Generał biegi tam. The enemy general flees like the coward he is. Press onward and break the spirit of his army. Pięknie. The enemy are badly bloodied. They have lost half their men. Kurwa, że się zjebali. Kontynuować to wybić. Już straciłem 13, no i dobra. Piękna bitwa, piękna. Dobra. I teraz wywracać do Winchester, czy ty, no wy w sumie też. Dobra. Bloody Victory. No i tak sobie będzie trzeba zrobić z tymi panami, więc trzeba dowerbować trochę jednostek. Tutaj na rdzennych terenach Anglii, bo to nie było takie biedne. Okej, okay. Mogę zrobić. Łuczników mogę zrobić, to się bardzo przyda. No i tutaj kawaleria jest okej. Okay. Te włócznie, no tutaj, no wiadomo, tu łuczników już nie potrzebuję, a bardziej w tuzie by się przydali. W tej armii. Tylko dwa oddziały łuczników. Nie zaatakuję ich, więc tura. Zapiszmy grę. 80 tura będzie. Ja pewnie zaatakuję tam w tym Clermont, więc zobaczymy. Atakuj, atakuj w sumie. Jak mnie zatakuje przy Clermont, to ja będę się jakoś ciężko próbował bronić. Niech Francuz jeszcze bardziej rozgoni swoje siły, będzie fajnie wtedy. Przyda się jakieś te rozgonienie tych armii. Niech on się wykrwawia, bo nie stać go chyba na to, żeby te jednostki uzupełniać. Dobrze, Niemcy podeszli, oblegają rzeczy, forty i tak dalej. Znaczy, teraz kibicuję Niemcom, a ja te Greningen kurwa odbiję, nie? Bo oni mnie atakowali przy Greningen. No. Ja to odbiję. Zobaczycie. To będzie moje. Cała Europa będzie moja. Aragonia idzie do Zaragozy.
Jeżeli ty wytracisz tą armię na Zaragozę, to ja się będę cieszył w sumie, bo ja mam obok Palpony. Palpony mam drugą armię, w sensie w Palponie, jakby tą drugą część tej armii. I po prostu się połączycie z niszczę, więc chudzi w dupę, tak ci powiem. Dobra, tak. O, Genua nie żyje. Jak mi kurwa przykro. Dostaliście się stąd. Pewnie on był tutaj. Talk is cheap. A nie. Come face me. Gdzie ty jesteś? No more words. Draw your sword. We would see you dead. Armia Aragonii. Merchant Guild Riders. Piechota głównie słaba. Teraz pytanie. Lecimy na samą piechotę, czy na ten dobry oddział? Tu jest dobra obrona. Ty idź do miasta. W Bordo byśmy się obronili w razie czego. Nie ma problemu. Tu mu stoi nawet na przeszkodzie jeden typek. Proszę bardzo. Dobra, wedding, co wiadomo. Kij z Litwą. Sycylia, papież. Sycylia, Wenecja ma tego. Ekskomunikacja Sycylii, okej. Okay. Ja jestem już w łaskach papieskich, nie? Znaczy byłem w łaskach papieskich. Nie jestem ekskomunikowany. Si? 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 Nie jestem, dobra. Dobra, w Nottingham się zrobiła zbrojownia, zróbcie katapulty w takim razie. W Cannes zrobiły się drogi, zróbcie katapulty w takim razie. Antwerpia, zróbcie katapulty. Już nie mam pieniędzy, bo te katapulty były kurwa drogie. Zróbcie to. Palpona, zróbcie w takim razie też coś taniego. A Zaragoza, zróbcie tak samo. Budujemy na ilość. Burdel. Winchester zrobiły się... Winchester się buduje, dobra. Pieniądze dalej mamy. Na szczęście. Tu trzeba pokonać to gówno. Więc zbierzmy nasze wspólne... A tu nie mamy kim. Weźmy z tego typka. Tyk. Chociaż nie, dobra. Wiesz co, wróć. Zrobimy to bez... bez jakiegokolwiek dowództwa. Większego. Może się urodzi ktoś, kto będzie naturalnym dowódcą. Podejdź tutaj. Tu, co ty macie? Piechotę, dobra, fajnie. I tu też wyciągniemy piechotę. No i nie zaatakuje go. Ja pierdolę. Dobra. W Jorku właśnie zmarł możny. Ale dużo się dzieci urodziło, więc dobrze. Co wy tu macie? A to jest to taka zlepka wszystkiego, dużo kawalerii. Mhm. Tu jest duża armia. Czy tu jest ta... Tu jest duża armia. Czyli mamy jeszcze w sumie trzy armie macie. My idziemy na ciebie. To jest Doża? Nie. Family member. Kurwa mać, co ja kliknąłem! O Boże święty! Dobra, tak czy mamy jedną, która jakby ktoś mnie oblegał. Więc nie ma problemu. Siedzę, chodzę po swoich ziemiach, więc nie mam jakichś debuffów większych. Ale kurwa, zjebałem. Dobra. Dwa o lepiej. Gdzie jest moja księżniczka? Miałem księżniczkę, chyba że już się pozbyłem. Pozbyłem się. Mam pełno, kurwa, pełno kupców. Więcej kupców się mieć nie dało. Zabij tego. Nie udało się. Mamy też jakiegoś zabójcę? Nie, ty tylko się ostałeś. Ty. Idź oblegaj miasto. Ty masz chyba nocnego fightera, nie? Nie masz. Ty? O kurwa, dobrze. Dziwak. Dlatego cię nie lubię, bo jesteś dziwakiem. Ale jesteś oświecony. No masz dwie twarze i do tego. Ale może ty masz... Nie no, któryś miał ten... Prayer's Campaign.
Też nienawidzisz papiestwa. Yes, Your Highness. Okej, w takim razie my zobaczymy. Znaczy, nie wiem, czy ja mam. A kim wy jesteście? Wy jesteście lekką kawalerią, nie? Tak, lekka kawaleria, to strasznie lekka kawaleria. Mamy ciężką kawalerię. Hej. Mamy tutaj jakieś gówno do wysłania do tyłu. Wy. Was do przodu wyślemy. Taki odpowiednik. Weź ich przetrenuj, bo mają goldeny. Tu jest spora armia. Na tych templariuszy fajnie byłoby odesłać na przetrenowanie. A to daleka droga do tego. Więc na chwilę obecną tak siedźcie jak siedzicie. Zobaczymy, czy on mnie zaatakuje. Jeżeli przejdzie dalej na Palpone, to ja go zaatakuję od pleców. Będzie miał niespodziankę. Będzie miał niespodziankę straszną, tylko szkoda, boję się tych kurwa jednostek, bo tu jest pełno kawalerii, nie? Raz, dwa, trzy, cztery, czyli kawalerii. Wcale nie jest tak źle. Ale wszystko ma praktycznie srebrne doświadczenie i wszystko ma dobre pancerze. Tak, ale ma mało strzelców, a jak już to słabych strzelców. Dobra, zobaczymy. Przejdź tutaj jeszcze. O, dokładnie. Chcę widzieć, co tu się dzieje. Tura w takim razie. Zapomniałem o tobie, no ale dobra. Zapomniałem o tobie, ale to jest mały tutaj problem. Największym problemem będzie to, jak mnie ktoś zaatakuje. Z powodu mojej głupoty. Zobaczymy. Francuzi, atakujecie Niemców. Bardzo mnie to cieszy. Najlepsze jest to, że bot atakuje tylko wtedy, kiedy wie, że wygra. Nie? Czyli w momencie takim, że jak wiesz, że wygrasz, o właśnie, tam przecież pełna armia weszła, i ty idziesz do mnie od pleców. Ja w tym momencie mogę odbić swoje oblężenie i zaatakować jednostki, które są osobno, nie? Wie, że wygra. Ogólnie przeświadczenie jest takie, że jak bot ma szansę na wygraną, to on atakuje. Stricte, że to nie jest taki faktyczny random, że AI atakuje wtedy, kiedy wie, że wygra. Ale no na graczu to inaczej polega, bo możemy mieć słabe jednostki, jeżeli chodzi o melee, a bot jest dobry na melee. Jego przelicznik jest taki, że ja będę siedział walczyć w melee. Faktycznie będę walczył melee. Dobrze, oblegajcie mnie w takim razie. Nie mieli żadnych artylerii, więc na luzie. Jestem na moście, ci mnie tutaj oblegają, to my wyjdziemy z oblężenia, bo będą wtedy bardziej pasywni, a ja będę mógł sobie na spokojnie ominąć ich kawalerią. Więc tutaj to dobrze nas oblegają. To akurat dobrze. Te dwie bitwy zobaczymy w kwestii następnych odcinków, na pewno, nie w tym. Ten będzie krótszy dalej, dłuższe będą teraz Wiedźmina. Też dlaczego? Bo ostatnio się napaliłem z opakami z Gwajca na składa i chciałbym jeszcze pograć w składa, zanim będzie wieczór, zanim będziemy musieli spać. A nagrałem to już późnym wieczorem. A, jeszcze trzeba coś zjeść, wiadomo, pójść tu, tam, to wiecie o co chodzi. Dobra, nowa panna młoda to tak. Kurwa! Gdzie? W Paryżu tyle kupców! Ja pierdolę! Bawełna takie towary tam są. Idziemy po bawełnę. Będziemy tańczyć na bawełnie. To jest druga obok. Czy była? A ty słaby jesteś kupcem w takim razie, skoro masz bawełnę 150? No tak. Tamten był w takim razie lepszy jest. 34. 62 iść tu. Nowy kardynał, Norwegia ekskomunikowana. Dobra, to sobie zasunę tym. No i zmarł admirał. Koda. Ten galeon pływa. Drugi w produkcji i dwa miasto oblegane. Moi drodzy, oblężenie miast zbijemy w kwestii następnych odcinków. Będę się z wami żegnał. Na rej części. Do widzenia.